na złe i na dobre. Będziemy za chwileczkę kończyć nasze spotkanie tutaj. Ja chcę, żebyście po raz ostatni tutaj na tej ulicy usłyszeli dzisiaj prawdę, która jest w stanie podnieść wasze życie. My dzisiaj o godzinie 18 w Galerii Skawina na drugim piętrze będziemy mieli wieczór, gdzie będzie wiele osób mówiło o tym, co Bóg zrobił w ich życiu. Będziemy uzdrawiać chorych, będziemy uwalniać ludzi od demonicznych sił. Jeżeli nigdy nie byłeś na takim spotkaniu, chcesz doświadczyć czegoś zupełnie nowego, przyjdź. Jeżeli jesteś człowiekiem, który szuka Boga, przyjdź. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, przyjdź. Nie dowiesz się tam rzeczy, które będą dla ciebie obciążeniem. Usłyszysz tam o tym, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Chcę, żebyście dzisiaj przyszli i doświadczyli realnie Bożej mocy. Chcę, żebyście przyjęli dzisiaj ratunek dla waszego życia. Przyjaciele, Bóg naprawdę zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus. Bóg naprawdę dał w ten sposób wyraz swojej miłości do człowieka. On naprawdę chciał dla człowieka jak najlepiej, ale on musiał zostawić człowiekowi akt woli. Odkryj elektryzujący. Normalnie jest w niebie i na ziemi. Bóg nie steruje ziemią. Posłuchaj, Bóg nie steruje ziemią. To ty. Siła tkwi w prawdzie, dlatego trzeba ważyć słowa. Cenniejsza od złota może być nasza mowa. Bo język jest narzędziem, nie objęty. Możesz nim błogosławić, możesz siać testamenty. Do obfitości serca mówię usta, jeśli nie masz nic, twoja mowa będzie pusta. Tak to już jest, musisz sam wybrać szczerze. Nieważne, czy mówisz to, czy piszesz na papierze. Myślisz, że mnie to wcale nie dotyczy, ale jak się czujesz, gdy słyszysz słowo najgoryczy. I mamy prawdę, sami wiele wymagamy, ale dostajemy to, ile od siebie innym damy. Nie lepisz państwo, sam też przedtem kłamać. Zacznij prawie żyć, a szybko skończy się twój dramat. Niektórzy ludzie robią w tego ten sam błąd. Winni są wokoło wszyscy, ale tylko nie on. Wiem, o co chodzi, jaka będzie tego puenta. Nie jedna droga, będzie jeszcze w życiu kręta. A to dziewczyno, chłopaku, nie łap się. Dasz sobie radę, ja błogosławię cię. Tylko prawda jest obchodzi ciebie, skajdam kłamstwa. To jest wokoło ciebie, dziś jest szansa, żeby zacząć żyć inaczej. Słuchaj serca, a nie zawiedziesz się. Te proste słowa, świat wokoło ginie i ty wiesz, o czym mowa. Zaufaj prawdzie, a prawda cię wyzwoli. Ona jest lekarzem na to, co w środku boli. Chyba się zgodzisz, kłamstwo zabija. Pierwszym przykładem będzie rodzina. Tu wiele spraw ma swoje znaczenie. Jeśli ona żyje w pasji, wszystko inne kuleje. Taka zależność, że trzeba czynić dobrze. Każdy to potrafi, nie mów mi, że ty nie możesz. Kolejny kłamstwo, człowiek dobry, człowiek słaby. I żyjemy w społeczeństwie, które jest pełne posady. Jeśli znasz siebie, to powiedz sobie szczerze, ile jesteś w stanie zrobić dobra ludziom obok siebie. Żyjesz w systemie, pewny nienawiści, no to nic z niego. A będziesz jak z tego korzyści, błogosławiony ten, co czym pogodnie się. Dziś ludzki się uspokój, krok po kroku, w drodze dobra, jeśli prawdę, rezygnuję z nieprawdy. Bóg mówi do każdego człowieka, jeśli uwierzysz. Uwierzysz. Rozumiesz? Jeżeli uwierzysz, to sięgniesz po sukces. Uwierzysz. Bo jeżeli nie uwierzysz, to po nic nie sięgniesz. Zawsze będziesz załamany, wkurzony, sfrustrowany. Ale jeżeli uwierzysz, osiągniesz wewnętrzny pokój. Osiągniesz zadowolenie. Problemem człowieka jest grzech. Tak jest od pokoleń. Ludzie się wkurzają. Ludzie się męczą. Z jednego powodu. Nie chcą się pozbyć grzechu. Pozbądź się grzechu. Jeszcze dzisiaj uwierz w to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Jeszcze dziś w to uwierz. Oddaj mu swoje życie.
Jeszcze dzisiaj uwierz, że Jezus zapłacił cenę. Pozbądź się swojej pychy. On ci to umożliwił. Zawołaj do Niego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, przyjdź na spotkanie. Galeria Skawina, drugie piętro, godzina 18. Trzymaj się z dala. Tylko prawda jest swobodzić Ciebie.